Widzieliście ten syf w systemie? Że co? Sabotaż jest. Sabotaż. Sabotaż, no. Tak jakby ktoś się próbował dostać, ale ja nikogo nie widziałem. Ty widzieliście kogoś? Ale ta posesja jest duża. Ale nie, bo to jest tylko w tych drzwiach system jest ulokowany. Może drzwi? No w drzwiach, jeżeli ktoś pcha na drzwi. No jakby ktoś próbował wejść i są drgania na drzwiach, to wtedy... W sensie, ale nie jest teraz włączony, tak? Jest włączony, no. No ale wiesz, to ja jeszcze widziałeś ktoś? Jest dużo drzwi. No właśnie, oni pokazuje na systemie, które drzwi były otwierane. Tak jakby ktoś próbował wejść drzwiami, ale nie mógł, nie wszedł. Jak tak jakby przeprowadzał sabotaż. To trzeba sprawdzić te drzwi, których jakby, no przebywamy tutaj, no to na pewno nie, że nie te. Może być... Tak. A to może być też błąd systemu. Nie pisze, które drzwi? Nie. To może też być błąd systemu. Musicie sprawdzić te drzwi, na które... Albo wiatr. Bo ja miałem tak w Szczecinie, że normalnie wiatr potrafił przesunąć delikatnie drzwi. Co ty za bzdury? I automatycznie się system, no mówię ci, system się automatycznie... No i sprawdź, bo się ucieszka i szaka. Coś walnęła w drzwi czy coś, ale tak... Tak, szaka. Ale szaka, taki moment. Ale koło się rozbiciła szyba. Tak, no też ten wygląda bardzo prawdopodobne. Ale nie, tak już mieliśmy wiedzieć. Bo on przekonał tak bardzo drzwi, nic to jest siły, to jest tak. I nie było nic takiego. I był ale włączony. Ja bym naprawdę chciał coś tam zrobić, bo to jest... Trzeba sprawdzić, słyszysz te drzwi, których nikt nie widzi. No to iście, już huragan poszedł zobaczyć. Jako już przyszedł. Już przyszedł? I co huragan, widziałeś coś? Nie. I huragan tylko nie szedł woda. Nic nie widziałem, czysto. Nie tego, to czemu mam pytanie, nic wiesz po ochronę? Dlaczego właśnie? Właśnie to zadzwoń, może posłuchaj, bo alarmu się zepsuł czy coś. Dobra, jutro zadzwonimy. Po ochronę. Chodź, zobaczymy ten. Słyszysz, dzwoń po ochronę. Albo po co ci? Albo po tego, a jeżeli ktoś chodzi naprawdę? Może tego swojego ochroniarza weź z domu. Słyszysz mnie czy nie? Dlaczego nie zadzwonisz po ochronę? No bo, dobra. Idziemy zobaczyć, po co teraz ochronę. A jeżeli ktoś się próbuje tu włamać, no nie. No, ale właśnie ochronę nie panikuj. Nie zestraj się, Biorka, nie wiem jak ty, ale ja myślę, że oni to łyknęli. Stary, spanikowali, co jest dziwne, bo oni nie łykają pranków ostatnio, a to znaczy, że mi nam idzie. Nie chcę nic mówić, ale to nam proszę, przez to lampę nic nie widzę. Aha, no ale to ci nie ułatwię zadania, bo muszę ładnie nagrać. Dobra stary, wywalamy prąd. Chata się pali, ty wywalasz prąd, chyba się boję tej skrzynki dotykać. Nie, to u góry. No, poczekaj, bo chcę nagrać coś. Czekaj. Zanim to zrobisz... O Jezu! Dobra, nieważne. Słyszysz, stary, patrz. Czekaj. Ja nagram normalnie, jak chata się pali z tyłu, za tobą. Poczekaj. Już się nie pali. Ty wyłączyłeś tą chatę. Nic się nie pali, stary. Dobra, wyłączamy lampę. Stary, cała chata jest... Nic nie widać. Gdzie udało? Poświeć mi. A fajnie to garbuje się, to nie wiem, napiszcie w komentarzu. Nie. Są latarkami. Już świecą latarkami, stary. Na chacie świecą latarkami. Się... Oni są obstaje. Dobra. Ja się polecę na piście. Dobra, powiemy, że kogoś widzieliśmy. Znaczy, czy kogoś widzieliśmy. Może nie aż tak szybko, rozpalić nas. Stary. Darmusa, a nie ciebie. No mnie też przy okazji. Bez hitu. Wyszli? Tak. Latarkami świecą. Patrz, co się dzieje. Patrz, bo już stoi tutaj trener. Już nie wie, co się dzieje. Dobra, nie śmiej się stary, nie śmiej się, bądź poważny. Powiemy, że widzieliśmy kogoś, kto majstrował przy elektryce. Dobra. Albo nie mów nic o elektryce, że ktoś uciekł przez pole. Dobra. Ja mówię, że nie ma prądu i tam i pójdziemy do chaty. Do chaty pójdziemy ogarniać tamtą elektrykę, bo oni nie wiedzą, że tam są bezpieczniki. No wiadomo, no to lecimy. Stało, czemu nie ma światła? Czemu nie ma światła? Widzieliśmy kogoś. Widzieliśmy kogoś. Dlaczego tam przystało? Jak to widzicie? Widzieliśmy kogoś, no wywaliło... Po ochronę dzwoń! Natychmiast! Ale co, bo korki wywaliło? No nie, widzieliśmy kogoś. To nie są korki, no chodźcie zobaczyć. Mówię wam, że to nie są korki. Ale co? Korki są tu, więc jeżeli to są korki, no to po prostu będzie zrobione, no stary. Tu są korki, więc jeżeli to tu, no to musi być tu. Nie no, korki są... Szczerze? Korki są włączone, może główny bezpiecznik wywaliło. Tu są wszystkie w górę. Który jest główny? Tu nie ma główny. Główny się pytam. Główny bezpiecznik jest. Dobra,
Ale główny bezpiecznik może włączyć tylko ten od ten. No nie, to nie są te. Główny bezpiecznik może włączyć tylko ten. Kto? Elektryk, tak? Elektryk. A nie ma przy bramie bezpiecznika. Boże, wezwałeś tą ochronę? No ale to może tylko elektryk, a to nikt nie ma dostępu do tego. Ale czy wy jesteście debilami, kretynami, czy co? Wzywać ochronę! Ale po co ochronę? Kogoś widzieliście, nie mamy światła, sabotaż wszystko! Ja nie byłem pewny, co on nie była sarna. Dobra, ja sama dzwonię. Idę i zadzwonię. Jesteśmy przy lesie, pewnie zaraz. Bo nie ma... Ty masz ten numer dla ochrony, się pytam. Bo to ty masz ten numer. Dobrze, dobrze, dam ci zaraz. No idź, dzwoń, no co? Ty ktoś chodzi wokół domu, a ty będziesz tak robił? Ale z was kur... panienki, nie? Ale o co ci chodzi? Normalne panienki, zgasło światło, wszyscy... A jak stary, widzieliśmy też koło bramy. Tak, kogo widziałeś? A ja mówiłem, że ktoś chodzi. No, okulary plus. Ale chodziłeś? Chodziłeś, sprawdzałeś na pewno? Sprawdzałem, kurwa, nikogo nie ma na posesji. Jak model chodziłeś? Ty, trener, weź zobacz, czy piąty kanał nie leci, idź spać, nie? No jak piąty kanał nie leci, jak nie światła? Jak my światła nie mieliśmy, gdzie nie szliśmy w wojsku, to szłem, łapałem świetniki. Co łapałeś? Świetniki i w słoik zakręcałem światło było. Aha. No, poziom inteligencji. Dobrze. To jest patologia, ja na pewno znajdę, zadzwoniłeś po tą ochronę, czy co? No zaraz zadzwonię. Jak zaraz! No dobrze, już! Nie drzwi mordy. Ja się boję, a ty masz to w dupie. Wszyscy jesteście idiotami i myślicie, że ja myślę, że wy mnie obronicie? Gówno nie zrobicie. Ale przecież ja bym nawet cię nie zechciał obronić. Też mogę wyjść. Ty wielka nie odpuści. Starczy raz tej ochrony, ale co ta ochrona zrobi w ogóle? Jak? No co zrobi? No przyjedzie to. Przyjedzie i włączą korki, no to będziemy mieli film zepsuty. Ale nie włączą, ochrona nie włączy korków, ochrona nie jest od włączania korków. A to ochrona przyjedzie, będzie to się działa? Nie, powiedzą, że do elektryka. No, to jest standardowa procedura. Ja już miałem takie sytuacje. Jeżeli korki wywala, no to co ich to obchodzi, stary? No to jest ochrona. To się wielka spłaci po prostu. No zbłaźni się. No to jest standardowa procedura ochrony. Oni przyjadą, zobaczą, czy wszystko jest okej, zrobią obchód wokół domu. Słuchaj, zrobiło się ciemno. Czemu ty mnie oczka puszczasz? Weź, przestań. Przestań, powiedz. Ale? Jest alarm? A gdzie się włączył? Coś jest napisane? Nie działa. Prądu nie ma. Ale by się włączył. Ktoś ja jest, zadzwoniłem po tą ochronę. Gdzie jest ta ochrona? Za ile ona będzie? Nie wiem, Wiolka, nie wiem, za ile będzie. Za ile ona będzie? Ale nie można sprawdzić, na gdzie się włączył, bo tam ten komputer nie ma prądu. Boże, wszystkie drzwi są zamknięte, na pewno sprawdziłeś? Sprawdziłeś, czy są wszystkie drzwi zamknięte? Tak. Na pewno? Tak. Idźcie do wszystkich drzwi, to sprawdzaj szybko. Dobra, mogę iść spać. No ale... Nie, masz prawo. Na alarm się włączył, stary. No to tam alarm. Nie, do takiej fortecy nie wejdą. Tak. Jak do takiej fortecy? Sprawdzaj wszystkie drzwi, wszyscy! Kot idzie, zobacz. A tutaj kot. Ma... Kot. O jeli! Kot by nie włączył alarmu! Jak nie? No nie włączył, bo... Dawaj, tu biegą pójść. Przyjechali, Wiolkę. Dzień dobry. Kto tam chodzi? Chodzi po posesji. Wiolkę. Nie wiem, nie mamy rozrzucania światła. Adam się ciągle włączył, że jest jakiś sabotaż. Ktoś ciągle chodzi, ktoś się próbuje, żeby pycha drzwi i cokolwiek. Proszę pani, proszę w tym momencie o spokój. Ja mam spokój, na coś mi się próbuje pomóc do domu. Spokojnie, zaraz z kolegą zrobimy obchód, zrobimy rozeznanie po terenie, a... I zostanie pan oczywiście całą noc. Tak? Nasza firma nie jest zobligowana do tego, żeby zostać tak spać całą noc, z tego względu, że to jest tylko pewien pakiet standardowego ubezpieczenia. No to dopłacisz! Ale ja nie mogę tego przedłużyć. W tym momencie nie można tego rozszerzyć, o tym powinno się myśleć przy zakupie. Ty jesteś kretynem! Jak możesz takiego, jak my jesteśmy na takiej pozycji, no jest taka wina? No to zadzwoni, ale no teraz nie zadzwoni przecież w nocy. I będę mógł z racji tego, że jestem miłym człowiekiem, zostać z kolegą 15 minut tutaj i proszę dzwonić w momentach, kiedy będzie. Ale tam na pewno już widzą, że ochrona przyjechała, to dzwoni, dopóki inwestor stąd nie pojedzie, czy do niej nie przyjdą, a potem przyjdą i co ja zrobię? Jak wyjdę do domu, co my zrobimy? Zacznijmy od tego. Zadzwonimy po ochronę. Zrobimy teraz bardzo dobry odkup, przejdziemy się z latarkami po terenie, zobaczymy, czy nie ma tutaj nic podejrzanego, proszę się dobrze zabezpieczyć, jeżeli państwo mają jakieś problemy i widzą w tym. Dobrze, to byle pan to zrobi dokładnie, proszę. Bo ktoś ogólnie coś, bo to jest tak, że ktoś próbuje wypychać drzwi, tak? Coś takiego, no pomóż mi, bo ja nie wiem, jak to nie tłumaczy. Nie, że wypychać drzwi, tylko po prostu mógł uruchomić to wiatr, tylko widzieliśmy, że ktoś biega po polu. No ja widziałem kota na kamerach, więc mi się... Ale do chyba zwierzę by nie uruchomiła alarmu, prawda? Tak, teraz mamy w okresie 10-15 minut, my się zjawiamy, jest to najprędzej, jak się da.
Także proszę, proszę nie złośnie zwolnić, jeżeli bez wpływu. Dobrze, no, dobrze, dziękujemy. Proszę tak dokładnie, tak? Oczywiście, oczywiście. Dobra, oni są tak obsrani, że to jest masakra, nie? Wiesz, co bym wdrożył teraz? Tego co? Typa. Tego typa? Tego typa bym wdrożył. Ten, który ma ten, bo ochrona już pojechała. Widziałem, że pojechali. Oni tak. Tutaj latają, kurde, i wydaje się, że... Lecimy grubo, to myślałem, że trochę przytrzymało, ale nie ma co, już lecimy grubo. Lecimy grubo, teraz lecimy grubo. I ten typ się wbija, niech wali po ten. Dobra, idź do nich, zajmij się nimi. Ja dzwonię do tego typa, powiem, żeby walił po szybach. Dobra. No i co? Powiem wam, że... Było tak panikować? Nie. Tak nie było tak panikować. No, dawaj, masz latarkę? Nie mam właśnie. Można? Można? Nie zobacz. Zrywaj tą ochronę! Ale co? Zrywaj tą ochronę, k***a! Widzieliście coś, czy nie? Nie. Nie. Nie, ktoś, nie ktoś, nie ktoś tu chodzi. Ale mam ciary na plecach. Dobra, weź, weźcie. No ale tu... Co się dzieje do ekranu? Tu nic w ogóle nie widać. Dobra, dobra. 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 Masz wodę. Co się dzieje do ekranu? Masz wodę. Wielka, kurwa, weź wodę i daj. Wodę i daj, szybko! Daj wodę! Dobra, weź się, kurwa, dobra, czas kurwa. Ej, kończymy to. Ej, Wielka, Wielka, to jest prank. Wielka, to jest prank. Stary, wyłącz to. Wielka. Stary, to jest pogaretkę. Wielka, to jest, kurwa. Weź się dzwońcie po karetkę, to jest prank, kurwa. To jest prank! Ej, dzwońcie po karetkę, kurwa. No dzwońcie po karetkę! Kurwa, przestań, stary, przestań! Koniec! Dzwońcie po karetkę! No dzwońcie kurwa po karetkę, no na chuj czekacie! No kurwa, no weź ktoś idź do niej, no idź do niej! Kurwa, wpierdolasz, kurwa! No kurwa ma zawał! No kurwa naprawdę ma zawał, kurwa! 59, czy mogę pomóc?